Witam Was w kolejnym dniu. Przyjechaliśmy na to pole. Piękne. Wczoraj było orane. Niestety chodzi się no dość ciężko, ale śpieszymy się, ponieważ rolnik w ciągu 5-6 dni będzie to wszystko obsiewał. Także szkoda, by nie wejść. Sygnał, który z kolei nic nie wychodzi. Pęczek jakiś drucików, sygnalik fajny. Także liczymy, że coś jeszcze wyjdzie. Nagra mi to, bo jak nic nie będzie. Pierwszy jakiś lepszy kolorowy sygnałek. Takie coś, taki dziabąg. Coś od czegoś, ale kolorek. Ale tak naprawdę uciekamy z tego pola, nic tu nie ma. Jedziemy na drugie, zobaczymy. Na razie. Jesteśmy na nowym polu. Dużym nowym polu. Trzeci sygnał. I patrzcie, co to jest. Jakaś odznaka. Wpinka? Przeczyszczę troszkę bardziej delikatnie i pokażę. Po przeczyszczeniu tak to wygląda. No są, wychodzą jakieś napisy poboczne. Kolor niebieski się pokazuje na tych bocznych, takich fajnych. Jakaś wpineczka, jakaś odznaka. No i fajnie, zobaczcie, zaczyna się coś dziać. Przybliżę to, jakbyście mogli to zidentyfikować, to dajcie znać. Do następnego kolorku. Hej! No i powiem Wam, to pole, następny dołek. Kulka. Pierwsza moja taka kuleczka. Nie wiem od czego. Na pewno nie od bilarda. Ciężka, ołowiana. Czy to zabytek? Strzelamy, zaznaczamy. No i kochani, daleko od morza, daleko od oceanów. A co my tu znaleźliśmy? Fregatę! Nawet z podanym numerem telefonu. Fregata na coś była, fregata. Do czegoś służyła. I miała 2 lata. Gwarancji. Tam kolega sobie chodzi. Przepraszam, muszę powiedzieć, że na tamtym polu w ogóle sygnałów nie było. Tutaj jest bardzo dużo, jeden za drugim. I mamy takiego pięknego gaciaka. No każdy sygnał teraz cieszy. Naprawdę jest ich sporo. No i co? Zbieramy. Oto stary gaciak. O, zabytek. Kolejny dzień na polu za nami. Pogoda kiepska. Pogoniła nas trochę. Przede wszystkim pogoniło nas te oranie. Nogi bolą. Znajdki. Te najlepsze, najciekawsze to są tu. O nie, pomyliłem się, sorry. No i te takie dzisiejsze muszkietowa. Wiemy, kto z niej strzelał. Jest identyfikacja podpisana. No i jakieś takie te zaciepąki.